Witam serdecznie na dzisiejszym webinarze, drogich Państwa. Dzisiaj będzie webinar poświęcony transportowi strunowemu. Temat technologia, trochę historii, możliwości rozwoju i inwestowania. Ja nazywam się Janusz Tomczak, jestem ambasadorem Skyward Community i należę do polskiej grupy Skyward Community Team. PL. Jest nas w tej grupie 8 osób, którzy czynnie i z oddaniem promują i przekazują jak najlepszą wiedzę na temat transportu strunowego i naszej firmy Skyward Community, która jest jego, która zajmuje się pozyskiwaniem funduszy na rozwój technologii. Chciałbym Państwu dzisiaj pokazać taki krótki film wprowadzający, żebyście wiedzieli, o czym mówimy. Będzie on trwał zaledwie 2,5 minuty. Następnie przejdziemy do prezentacji technologii. Mam nową prezentację. Dowiecie się dzisiaj Państwo dużo takich szczegółów technicznych. Później przejdziemy do oferty inwestycyjnej. A następnie przekażę kilka nowości, które wydarzyły się w ostatnim tygodniu. Serdecznie zapraszam. W tej chwili zapraszam na film wprowadzający.
Drodzy Państwo, napiszcie mi na czacie, czy był film, czy go nie było, bo robiłem próby wcześniej z Krzysztofem Dawidziukiem, wszystko nie było filmu. To jeszcze raz. Zaczniemy jeszcze raz w takim układzie. Co się dzieje z tym komputerem? Halo? Halo? No co ty gadasz? No drugi raz puszczam film i nic nie widać? Nie wiem, lepszy moment. Poczekaj, no przecież sprawdzaliśmy, wszystko chodziło, tak? Jeszcze raz. Udostępnij zapis. Co tu się znowu porobiło z tym komputerem? Boże święty. Oni mnie denerwują ostatnio. No. Zobaczy jest teraz. Cars in the world will double by 2050. Twice as many traffic jams, twice as much air emissions, half as many natural landscapes. Dobra, no one has managed to create transport capable of solving these problems yet, until Skyway offered its project. Ale muzyka nie wchodzi. An innovative transport which moves above ground along high-strength string rails. Steel ropes inside the rails can make the Skyway flyover up to 3 times stronger than conventional bridges. The durable flyover makes movement jerkless and safe. The construction requires almost no space on the ground. String transport supports can be erected anywhere in the world, from hot desert to permafrost. The Skyway electric motor will make the atmosphere cleaner. To provide the best quality of transport, Skyway uses the most advanced technology, 3D experience, digital platform, and American Haas equipment. It is used in aircraft and space rocket construction. The creator of the technology, the engineer, Anatoly Yunitsky, has been developing the Skyway project for over 40 years. He wrote dozens of scientific papers, received 2 UN grants, and launched the production of the string transport in 2016. Since then, Skyway has been introduced at 19 international exhibitions from Berlin to Singapore. The achievements of the project are discussed by the world media from CNN to TV Tokyo. New Skyway developments are demonstrated at the Ecotechnopark Test Center every year. 5 types of tracks, 11 kinds of string transport, and thousands of passengers in one place. Today, the project is preparing to enter the world market.
One of the most ambitious projects, the Skyway Innovation Center in Sharjah, is being implemented in the United Arab Emirates. Tracks, laboratories, and infrastructure of the linear city. The Skyway Center will be the starting point of the project's development in the Middle East. Today, due to crowdfunding, hundreds of thousands of people have invested in the project, and the Skyway project is more than just transport for them. It is a safe future, real achievements, and a global idea. And you can also contribute to the development of this safe and future-oriented transport. Together, we can make the world better. Dobrze. Drodzy Państwo, napiszcie mi na czacie, czy teraz widzicie prezentację. Tak. Przepraszam za te kłopoty techniczne, ale to się dzieje od kilku tygodni. Ja nie mam po prostu wpływu na to, co oni wyrabiają z tym Mirapolisem w tej chwili. No, trudno. Ale żyć trzeba. Nie ma się to przejmować takimi drobnostkami, tylko musimy iść dalej, drodzy Państwo, bo nasz transport się rozwija w sposób wprost fantastyczny. Mam naprawdę dobre wiadomości dla Was, bo nasz konkurent, który miał być dla nas numer jeden na świecie, coś mu ostatnio nie wychodzi. Więc to będzie dopiero w dalszej części. Więc zaczynamy. Janusz Tomczak, widzicie Państwo mnie tutaj na załączonym obrazku. Kilka słów o sobie. Rok 90-2022 to jest własna działalność gospodarcza do dnia dzisiejszego. 2002-2007 studia wyższe z kierunku zarządzania i marketing. Specjalizacja zarządzanie zasobami ludzkimi. Od roku 2016 czynny inwestor w Skywatch Community. Natomiast rok 2018-2019 taki przełomowy w mojej karierze w firmie, ponieważ ukończyłem wtedy szkolenie dla ambasadorów Skyward Community. Z Polski brał udział tam jeszcze 8 osób z naszą dyrektorą regionalną Natalią Fujtak. Zakończyło się to w maju 2019 roku w Dubaju. Tam otrzymaliśmy dyplomy i status ambasadora Skyward Community. Przechodzimy, drodzy Państwo, do prezentacji. Opowiem Wam dzisiaj o technologii. Widzicie nowy znaczek U. Jest to od nazwiska naszego wynalazcy, twórcy, pana Junickiego, UST, technologie transportowo-infrastrukturalne. I takim nowym brandem od kilku miesięcy firma się posługuje. I chciałbym Państwu tutaj jeszcze nadmienić, że my się zajmujemy pozyskiwaniem funduszy jako Skyward Community do naszej technologii transportu strunowego. Natomiast Junicki Trade Technology zajmują się projektowaniem i wykonawstwem i całą tą infrastrukturą, jeżeli chodzi o sprawy projektowo-budowlano-modelowe. Filozofia UST. Więc transport powinien być rozwiązaniem wielu problemów, a nie ich źródłem. Transport UST oferuje technologię transportu podwieszanego do przemieszczania pasażerów i ładunków nad ziemią. Faktem jest, że pojazdy UST poruszają się nad ziemią po specjalnej estakadzie szynowo-strunowej. Prowadzone są nieustanne prace nad optymalizacją aerodynamiki, zwiększeniem prędkości, zapewnieniem ponadprzeciętnego bezpieczeństwa i racjonalnego wykorzystania zasobów ziemi. Minimalizacja szkód wyrządzonych środowisku przez transport, jednocześnie koszt budowy i eksploatacji są znacznie niższe niż w przypadku istniejących rozwiązań transportowych. Drodzy Państwo, firma już dostała dwa certyfikaty ISO
na transport na terenie tak zwanym europejskim, czyli w tej strefie klimatycznej, i mamy w listopadzie ubiegłego roku wydany certyfikat na kraje arabskie, czyli mówimy na tą strefę taką subtropikalną, gdzie dzięki tym certyfikatom wychodzimy z naszą technologią na rynki zewnętrzne. To jest pan Anatolij Junicki, twórca naszej technologii, którą opracowuje od blisko 40 lat. I cóż on takiego ciekawego mówi nam, że przede wszystkim UST, technologia to jest, ma być optymalna, efektywna i bezpieczna. Pan Junicki jest naukowcem, wynalazcą, autorem ponad 200 prac naukowych, 20 monografii, ponad 150 wynalazków w dziedzinie budownictwa, transportu, inżynierii mechanicznej, przemysłu elektronicznego i chemicznego. Jest twórcą transportu kosmicznego i geokosmicznego, a także szeregu projektów transportowych infrastrukturalnych opartych o technologię strunową. Kierownik dwóch projektów ONZ, rok 2002-98, członek Federacji Kosmonautyki ZSRR. Założyciel grupy spółek, generalny projekta Junicki Strange Technologii. O co to chodzi? Pan Junicki jest z wykształcenia inżynierem i karierę swoją między innymi zaczynał na i pracował na Bajkonurze. To jest taki odpowiednik, jeszcze jak był ZSRR, taki odpowiednik amerykańskiego NASA. Swoje doświadczenie i pracę przeniósł do na deskę kreślarską, stworzył transport strunowy, rozwijał ten projekt kosmiczny i geokosmiczny, o którym dowiecie się Państwo w najbliższej przyszłości. Nasze moce. My jesteśmy członkiem grupy spółek posiadających własne firmy, obejmujące cały zakres działań na rzecz wdrażania innowacyjnych technologii UST, takich między innymi jak w pełni wyposażona, zaawansowana spółka inżynierska, własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, dwa centra badań i certyfikacji zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych oraz osobny dział odpowiedzialny za proces certyfikacji i badań. UST jest w stanie realizować projekt o dowolnej złożoności zgodnie z życzeniami klienta i wymaganiami lokalnych warunków. Tak jak mówiłem wcześniej, te dwa centra do certyfikacji to jest Marina Chorka na terenie Białorusi. Tam jest nasze centrum testowe pierwsze, które odpowiada za tą strefę klimatyczną, natomiast drugim naszym ośrodkiem jest Centrum Innowacyjne w Szardży. To jest jeden z Emiratów, Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Oczywiście posiadamy własne zakłady produkcyjne, w którym produkowane są wszystkie typy pojazdów, dlatego jesteśmy w stanie wykonać każde zlecone nam zadanie. Spółka inżynierska to jest wieloletnia praca inżyniera i wynalazcy pana Anatolija Junickiego oraz jego zespołu, który wykonuje swoje prace i takie zlecone zadania do produkcji unikalnych pojazdów naszych strunowych, jak również do przedstawienia państwu, przepraszam, do przedstawienia oczywiście tych naszych zielonych miast, czyli miast linearnych i zielonych systemów zasilania, czyli tego, z czego słynie nasza firma, ponieważ my jesteśmy proekologiczni i systemy nasze zasilania wszystkie są wykorzystywane z mocy energii takiej odnawialnej, czyli ze słońca, wody, spalania śmieci, i tym się również zajmują nasze działy inżynieryjne. Kompleks przemysłowy, całość cyklu prac przy produkcji pojazdów UST realizuje specjalne biuro projektowo-techniczne z produkcją pilotażową. My mamy, proszę Państwa, w tej chwili dwa ośrodki, w którym zintegrowane jest 80 biur, to jest wszystko na terenie Mińska, i tam w tych naszych działach projektowych występują wszyscy specjaliści, którzy są odpowiedzialni za realizację zadań, a także tych pojazdów, które konstruują nasi inżynierowie. UST wykonuje ciągły i złożony proces roboczy obejmujący wycenę, projektowanie, budowę i uruchomienie technologii transportowo-infrastrukturalnych, w tym szkolenie specjalistów i obsługę posprzedażową. Chodzi to o to, proszę Państwa, że
Oczywiście my robimy od projektu do budowy, ale później też ważną sprawą jest to, że my będziemy te linie obsługiwali i zapewniali im techniczną obsługę. A jest to dosyć ważne, bo biorąc pod uwagę wszystkie projekty, jakie wyjdą, tak zwane komercyjne, to oprócz tego, że będziemy ich wykonawcami, to będziemy również właścicielami w 20%, gdzie będziemy właśnie mieli możliwości zarówno tej naszej pracy posprzedażowej, jak również to, że użytkując i obsługując te trasy, będziemy mogli w przyszłości mieć środki na rozwój firmy i wypłatę dywidendów. Testowanie i certyfikacja, więc Transport UST ma dwa centra testowania, tak jak Państwo mówiłem, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Europie, w Marina Horce. Certyfikującą jednostką jest TÜV Stadion Certification, to jest firma z Niemiec. I w skład tego certyfikatu wchodzą nasze nawierzchnie, iPody i nawierzchnia torowa StringRay. Podpory kotwiące i podpory pośrednie. Mamy te certyfikaty, uzyskaliśmy, jak i mówiłem, już jedne w roku 2018, a teraz w roku 2022 mamy kolejny certyfikat na kraje arabskie. Budowa projektów komercyjnych. UST Transport posiada wszelkie zasoby, oczywiście niezbędne do realizacji projektów komercyjnych w dowolnym miejscu na świecie. Pozwala to na realizację projektów od etapów projektowania do etapu budowy. No to jest logiczne, że skoro posiadamy 80 biur projektowych i wszystkich specjalistów, to jesteśmy oczywiście w stanie zapewnić pełną obsługę projektową i budowlaną. Cóż ten nasz transport oferuje? Więc transport pasażerski jest on rozwiązaniem o takie unikalne rozwiązania dla miast i przedmieść. Pojazdy opracowane o technologię UST zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji, pozwalającej na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach. Kiedyś tam Państwu wspominałem, że koszt wybudowania 1 km trasy strunowej w zależności od wykorzystanej konstrukcji, czyli tam półsztywnej, sztywnej czy tej kratownicy, waha się od 4 do 10 milionów za kilometr bieżący. I cóż tam, transport pasażerski jest przede wszystkim przeznaczony do rozwiązywania problemów transportowych poprzez tworzenie innowacyjnych systemów transportu sytuowanych nad ziemią, uzupełniającą siecią wież, czyli tych wież, które tutaj są tymi podporami do rozprowadzania transportu. Mamy w tej chwili 7 typów pojazdów, od takich najmniejszych, Univit U4651, do najszybszych Uflash U4362 i do pojazdów, które są tak zwane pojazdy hybrydowe, gdzie mamy tutaj moduł podstawowy Unibusa U4210. Ja tylko Państwu pokażę. To się nie rysuje, rysuje się. Tutaj ten, który możemy w dowolny sposób rozbudowywać. To będzie w dalszej prezentacji pokazane. Oczywiście jeszcze do tego dochodzą pojazdy transportowe, ale o nich za chwilę. I czym się one charakteryzują? Tak w kilku słowach, szybciutko. Univit to jest najmniejszy pojazd, lekki, podwieszany, dwuosobowy. Jego prędkość dochodzi do 150 km na godzinę. Zdolność przewozowa nawet do 720 osób na godzinę. Natomiast można go również łączyć w takie sprężone moduły. Można ich mieć wtedy 7 i wtedy zdolność przewozowa jest nawet do 3,5 tysiąca osób na godzinę w dwie strony. Unibike, pojazd, z którym żeśmy byli na targach w Berlinie w roku 2016 i tam ludzie i widzowie zapoznali się z naszą technologią. Jego prędkość dochodzi do 150 km, przewóz pasażerska to są 2 osoby,
jednak przy sprężonym tym układzie takim modułowym może być ich nawet 7, więc możliwości przewozowe nawet są do 6300 osób na godzinę w dwie strony. Natomiast jeżeli ten pojazd będzie sam sterowany za pomocą naszej technologii i będzie się poruszał między odstępami, czyli to jest około 20-25 sekund, a w modułowym zestawie do 40 sekund. Unibus, pasażerski pojazd elektryczny, przeznaczony jest do komunikacji miejskiej i międzymiastowej, może być używany jako pojazd pojedynczy, na przykład jako samochód albo autobus, albo też traktowany jako pociąg, bo można go po prostu konfigurować. Pojemność pasażerska od 10 do 80 osób, maksymalne połączenie tak zwane sztywne od 3 do 7 modułów. Możliwości przewozowe w pojedynczych zestawach od 2,5 do 12 tysięcy, natomiast w modułowym zestawieniu od 12500 do 35 tysięcy pasażerów w dwie strony. Informacją dosyć istotną jest to, że te pojazdy się posługują z prędkością do 150 km na godzinę, więc jeżeli sobie weźmiemy dzisiejsze natężenie ruchu miejskiego, korki, to widzimy, że jesteśmy tutaj naprawdę ponadprzeciętną, rewelacyjną możliwością przepustowości i przewozu pasażerów. I kolejny unibus, ten sam, to jest model również do zintegrowania. I Unicar, to jest dosyć ciekawy pojazd, bo to jest pojazd o takim podwójnym zawieszeniu szynowym. On jest bardzo taki wygodny, stylowy. Widzicie Państwo, że taki nowszy design zapewnia większy przepływ ruchu pasażerów w porównaniu z tradycyjnymi wielogabarytowymi pociągami i samolotami. Prędkość do 150 km na godzinę, przewóz pojedynczego takiego modułu do 1500 osób na godzinę, natomiast w zestawach, gdzie może być ich nawet 7, do 7000 osób na godzinę w dwie strony. Odległość między poszczególnymi pojazdami do 43 sekund. I najciekawszy pojazd według mnie, drodzy Państwo, najszybszy, to jest konkurent do samolotów. Pojazd, który będzie jeździł z prędkością do 600 km na godzinę, w zależności od jego konfiguracji, może zabierać 6 lub 46 osób i jego zdolność przewozowa jest nawet do 50 tysięcy osób na godzinę. On ma wyjątkową aerodynamikę, jest po prostu tutaj osiągnięty taki współczynnik oporu powietrza, który jest w tej chwili nieosiągalny dla tradycyjnego transportu, bo ten współczynnik wynosi na poziomie C 0,06, a jakbyście Państwo chcieli to porównać z takim rasowym samochodem sportowym Porsche 997, to jego współczynnik oporu powietrza to jest 0,28 zaledwie, więc widzicie, że to jest naprawdę coś fantastycznego. Miałem okazję ten pojazd widzieć w Marina Horce w roku 2019. Siedziałem w nim. On jest zrobiony po prostu jak taki naprawdę samochód najwyższej półki. Można to porównać go do Ferrari, do Bugatti. Dodatkowo ten pojazd jeszcze jest wyposażony w luk bagażowy, bo to są pojazdy do przemieszczania się z bardzo dużymi prędkościami na duże odległości. No i transport towarowy, którym jest naprawdę ogromne zainteresowanie w tej chwili naszych partnerów na świecie, ponieważ dzięki transportowi towarowemu wychodzimy na rynki tak komercyjne, które są mocno zainteresowane tym, żeby te towary, materiały sypkie, które w tej chwili mają różne kraje, różni producenci w dość niedostępnych miejscach, były transportowane przy pomocy naszej technologii, która jest tania, praktycznie bezobsługowa i mało inwazyjna, jeżeli chodzi o środowisko naturalne. Drodzy Państwo, Unitrans to jest taki system do transportu materiałów takich sypkich, masowych, ruda, węgiel, tam materiały budowlane, jak również mamy później kontenery Unicont U419,
2.01. To już może być nawet do materiałów płynnych, do kontenerów, nawet na gaz skroplony. Natomiast mamy również tak przystosowane te nasze pojazdy, mówię tutaj o Unitracku U431, który może nawet transportować materiały radioaktywne, materiały wybuchowe i broń. Oczywiście te nasze wszystkie pojazdy są tak wyposażone, że przy wybudowanej infrastrukturze mogą pokonywać tysiące kilometrów. Unitrack to jest, drodzy Państwo, pojazd, który charakteryzuje się odważnymi rozwiązaniami projektowymi, wybitnym wyglądem wizualnym oraz wysoką funkcjonalnością. Ta jego zaleta jest również taka, że on może być integrowany jako zestaw taki modułowy. Przeznaczony jest do dużych transportów płynnych i niebezpiecznych, o tym co mówiłem wcześniej. Prędkość jego jest do 150 km na godzinę i zdolności przewozowe przy wybudowanej infrastrukturze nawet do 100 milionów ton rocznie. Więc widzicie Państwo, no dzisiaj przewożąc na przykład olej napędowy czy ropę z prędkością do 150 km, ja sobie po prostu tego w tradycyjnym transporcie nie wyobrażam. A my mamy taką technologię. I to, czym naprawdę są mocno zainteresowani głównie nasi partnerzy na tym Bliskim Wschodzie, ja mówię tutaj o krajach arabskich w tym momencie, czyli Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Kuwait. Tamten transport kontenerowy ma bardzo wielkie zainteresowanie. Są już prowadzone rozmowy na różnych szczeblach o wprowadzeniu tym. I mamy tutaj też bardzo taką dobrą informację, że widzicie Państwo, te pojazdy mogą samoczynnie jechać z prędkością do 120 km na godzinę i przewóz ich nawet jest do 5 milionów ton rocznie. To jest bardzo tani transport. Na jednych ze zdjęć z filmów mamy, że 1 tona 1 cent. No i ten taśmociąg, o którym Państwu mówiłem, on może nawet być do... ten taśmociąg jest przeznaczony do tych materiałów sypkich, przede wszystkim do tych miejsc takich trudno dostępnych. Bezpośrednio w kopalniach, w jakichś tam rudach żelaza. Jest taki pomysł na zagospodarowanie właśnie tego taśmociągu i wykorzystania tego transportu w Kolumbii, aby tam na terenie tej Puszczy Amazońskiej nie powodować tych znacznych strat, jeżeli chodzi o ingerencję w naturalne środowisko, puścić to ponad drzewami i doprowadzić bezpośrednio do portów, o których za chwilę zobaczycie Państwo. I tu właśnie płynnie przechodzimy do, ja uważam, cuda naszego, drodzy Państwo, bo jestem tym projektem od początku zachwycony, ponieważ system portowy to jest coś genialnego, to jest wymyślony przez naszych konstruktorów, pana Junickiego, inżynierów, system, który potrafi doprowadzać materiały bezpośrednio do statków za pomocą naszej infrastruktury tej tras strunowych. Nie potrzeba budować portu, możemy wchodzić na głębokość nawet do 15 km w głąb mórz i oceanów i transportować te nasze towary bezpośrednio. I najnowszy pomysł naszej firmy, natomiast ten pomysł jest już przez pana Junickiego propagowany od lat 90. Tam między innymi otrzymał te granty z ONZ-u. To jest nowe pojęcie w urbanistyce, miasto linearne, czyli budynki, które będą budowane i osiedla takie typu klastrowego, które mają być harmonijnie wkomponowane w otaczającą przyrodę. I zaletą takiego miasta linearnego to jest to, że będzie go można budować w górach, na trudnych terenach, na terenach zalewowych, na jakichś tam trudnych nabrzeżach, jak również to, że dzięki tym miastom linearnym będzie można zazielenić i zalesić tereny pustynne. I między innymi tutaj będzie wykorzystana do transportu, poruszania się i oczywiście wykorzystania infrastruktury nasz transport strunowy. I teraz to, co najistotniejsze w tym naszym transporcie strunowym,
Otóż budowa naszej struny w zależności od zastosowania jest wszędzie na takiej samej zasadzie, to w zależności tylko od konfiguracji, do czego będzie wykorzystana. Więc mamy budowę, która jest zamknięta w korpusie stalowym. Wewnątrz mamy struny stalowe naprężone, zespawane, otoczone specjalnym betonem, którego właściwości to przede wszystkim są takie, że to jest tak, ochrona tego betonu, ochrona tych strun, wyciszenie i konserwacja, jak również to, że dzięki zastosowaniu tego betonu mogą te struny pracować w takich dosyć skrajnych wartościach temperaturowych, bo od plus 100 do minus 100 stopni Celsjusza. I wszystkie nasze trasy są wyposażone w stalową nakładkę, po której się poruszają stalowe koła naszych pojazdów, które jest jednocześnie miejscem, gdzie stykają się koła i przewodzi ten prąd elektryczny do napędu naszych pojazdów. I kilka rodzajów naszych konstrukcji. Widzimy tak zwaną kratownicę, gdzie tutaj możemy poprowadzić transport zarówno na dolnym, jak i na górnym poziomie. Dodatkowo te kratownice mają mieć jeszcze zastosowanie takie, że można to będzie poprowadzić w przyszłości w tych miastach linearnych przede wszystkim wodę, prąd, jakiś tam światłowód i dodatkowo czy energię elektryczną, zasilanie, jakieś tam oświetlenie. Dodatkowo będzie to wykorzystane i poprzez to będzie zmniejszało koszty utrzymania budowy tych domów. Konstrukcja półsztywna. Widzicie taki tutaj, drodzy Państwo, model, który był też prezentowany na targach w Berlinie w roku 2016. I tutaj jest bardzo dobry pokaz pokazania, przykład pokazania, jak to jest wykorzystane, jak to może być zastosowane, nawet jak taki most podwieszany. No i konstrukcja taka elastyczna, to jest do takich lżejszych pojazdów. Oczywiście ta i ta są ze sobą integralne i po nich poruszają się nasze pojazdy. I zdolność przewozowa. No więc ta zdolność nasza przewozowa to jest, drodzy Państwo, nawet do 50 tysięcy pasażerów na godzinę, w zależności od natężenia ruchu i wybudowanej infrastruktury. I tutaj mamy taki przykład wykorzystania naszego pojazdu unibusa, tego modułowego, gdzie on może być nawet skonstruowany z 7 takich elementów 25-miejscowych i tutaj możemy nawet uzyskać przewóz na poziomie 30 tysięcy osób, ale w dwie strony, więc jeszcze ta wydajność jest większa. Budowa naszego układu napędowego, ale tu przede wszystkim chodzi też, drodzy Państwo, o system bezpieczeństwa, czyli system, który pokazuje nam, że te pojazdy są bezpieczne. Uzyskaliśmy teraz, znowu mówiłem wcześniej, ten certyfikat, to też przede wszystkim certyfikat bezpieczeństwa. I tak, mamy, że systemy antywykolejeniowe, to one są zamontowane również na tych kołach, które są napędowe. To jest wszystko oczywiście opatentowane. Silnik, który jest piaście koła, czyli tu chodzi o to, że on napędza i też jednocześnie hamuje, ale przede wszystkim, drodzy Państwo, ten akumulator, chciałem tu Wam zwrócić uwagę na niego, ponieważ ostatnie badania pana Junickiego i jego zespołu doprowadziły do tego, że dzisiaj producenci aut elektrycznych mają możliwość wykorzystania tych swoich baterii na poziomie 1000 rozładowań i ładowań. Natomiast pan Junicki z naszą grupą inżynierów uzyskał cykl 5000 naładowań i rozładowań, więc jest to coś niebywałego, ale i też jest bardzo dobra informacja dla Państwa, że tej technologii nie sprzeda pan Junicki drugim podmiotom, nie będzie to wykorzystywane do samochodów, tylko w naszej technologii transportu strunowego. Więc dba o nasze interesy i nasza technologia ma mieć tutaj taki system przewodzący.
Inteligentny system sterowania. Drodzy Państwo, tu w skrócie tylko powiem, że to będzie oczywiście na zasadzie tego takiej technologii jak blockchain, jak sieci neuronowe, inteligencja cyfrowa, to jest wszystko po to, że dzięki tej technologii nie będzie możliwości ingerencji osób trzecich i te systemy sterowania nam powodują, że system jest zautomatyzowany, że system jest bezpieczny, że mamy możliwości śledzenia tych pojazdów zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz. I to wszystko powoduje to, że nasza technologia jest bardzo bezpieczna i wydajna. Dzięki technologii bezpieczeństwa i systemu transportowemu mamy też takie możliwości, że wiele tych naszych pojazdów, które w tej chwili są testowane, które będą używane, one przechodzą bardzo dużo takich testów, między innymi przeciw tym wykolejeniom, które mamy w tej chwili już certyfikowane, jak również chodzi tam o emisje elektromagnetyczne, jak również o zanieczyszczenia chemiczne, gdzie w naszym przypadku jest to naprawdę na bardzo niskim poziomie, bo nasze materiały są wszystko proekologiczne. I system najbezpieczniejszy transportu stronowego. Proszę Państwa, no, określili to fachowcy już z wielu krajów, między innymi z Rosyjskiej Akademii Nauk, że transport strunowy w tym wydaniu, w którym go mamy na dzień dzisiejszy, jest odporny na wandalizm, ataki terrorystyczne, usytuowanie tej konstrukcji nad powierzchnią gruntu to zwiększa jego bezpieczeństwo blisko 100 razy, a system wykolejenia zapobiega, ten opatentowany zapobiega wykolejeniu i zwiększa bardzo dużo bezpieczeństwo o kolejne 10 razy, włączając w to, że nie mamy tutaj skrzyżowań, więc te niebezpieczeństwa są na znikomym poziomie. I w stosunku do istniejących w tej chwili transportów, czyli transport kolejowy, kolej jednoszynowa, drogowy, magnetyczna, oczywiście i lotnicza, według Rosyjskiej Akademii Nauk, innowacyjna technologia transportu UST jest bardziej ekonomiczna, zrównoważona i bezpieczna w porównaniu ze wszystkimi znanymi i obiecującymi systemami bezpieczeństwa. To jest bardzo dobra wiadomość, bo za chwilę Państwu powiem o tym, co chciała zrobić nasz główny konkurent. I niestety mu, drodzy Państwo, nie wyszło. Teraz kilka takich danych eksploatacyjnych. Więc koszty, mówiłem Państwu, budowy trasy UST to jest od 4 do 10 milionów dolarów za kilometr bieżący, w zależności od zastosowanej technologii, czyli czy to mamy półsztywną, czy kratownicę. W stosunku do naszych konkurentów to jesteśmy naprawdę bardzo tutaj dobrze, bo bardzo dobrze lądujemy, biorąc skrajny przykład, na przykład metro, to u nich dochodzi nawet do 150 milionów za kilometr bieżący. Jeżeli chodzi o ochronę środowiska, drodzy Państwo, my nie potrzebujemy dużych zasobów ziemi, więc robimy to wszystko na słupach, między innymi. Nie potrzeba tych mas ziemnych przenoszenia, poza tym do napędzania naszej technologii używamy energii ze słońca, wody, wiatru i tym również zajmują się nasze działy produkcyjne i projektowe. I wskaźnik wypadkowości mamy najniższy, my mamy drugi poziom, nie mamy skrzyżowań, nie mamy tych możliwości tych kolizji, także tutaj jeżeli chodzi o ten temat jesteśmy ponad konkurencją. Dwa słowa na temat naszych poligonów. Pierwszy to jest Marina Horka, to jest tam, gdzie zaczęliśmy naszą pracę i współpracę. I drodzy Państwo, w tej chwili mamy wybudowane 7 tras do testowania naszej technologii. 3 do transportu towarowego i 4 do transportu osobowego. To jest teren po byłym poligonie takich ciężkich sprzętów wojskowych. Dostaliśmy go w roku 2016 od ówczesnego obecnego prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Tu macie Państwo też zdjęcie z realu, widzicie sposób wykorzystania tego Univida, tego lekkiego pojazdu i filozofia firmy.
na górnym poziomie, tak? Czyli transport towarowy albo transport miejski, na dole mają rosnąć drzewa, zboża, trawa. Ziemia ma być wykorzystywana do celów rekreacyjnych albo produkcyjnych żywności, a nie betonowana, czy tam naruszana cała ta infrastruktura ziemska poprzez tam budowanie dróg, czy dróg kolejowych, czy dróg samochodowych. I przykład wykorzystania kratownicy z naszym tutaj budynkiem, tak zwanym przystankiem dokującym, gdzie na pierwszym i górnym poziomie mogą zatrzymywać się nasze pojazdy, natomiast na dolnym można wykorzystać spokojnie do infrastruktury takiej komercyjnej. W tym przypadku Marina Horcy z Muzeum Techniki, w którym jest pokazana cała droga, jaką przeszedł pan Junicki od deski kreślarskiej po dzień dzisiejszy. I nasza przyszłość, tam gdzie są skierowane w tej chwili mocne nasze, duże takie moce nasze przerobowe, to jest Centrum Innowacyjne w Szardży. W tej chwili jest to ośrodek już mocno znany, dzięki temu, że w roku ubiegłym i na przełomie marca tego roku odbyło się Expo 2021 w roku 2020, w roku 2021, ze względu na pandemię było opóźnione. Niemniej nasze ośrodek odwiedziło wiele delegacji, skutkuje to podpisaniem umów komercyjnych, a co za tym idzie, że wychodzimy z naszą technologią na rynki zewnętrzne. Reasumując, transport strunowy innowacyjny nie ma podobnego, nie można go przyrównywać do żadnych kolejek, drodzy Państwo, tam górskich czy jakichś tam kolei tam naziemnej. Absolutnie to jest zupełnie nowy transport nadziemny od 5 do 150 metrów, wysoka prędkość, pojazdy towarowe do 120 km osobowe, do nawet do 600, bezpieczny, bo na drugim poziomie ekonomiczny, tani w utrzymaniu, tani w budowie, łatwo integralny zarówno dla nowych, jak i obecnej infrastruktury i przyjazny środowisku, bo my nie potrzebujemy dużych zasobów ziemi, żeby ten transport wyprowadzić na drugi poziom, a także to, że jego później eksploatacja jest i napędy, i wszystkie te inne rzeczy są zrobione z energii ze źródeł odnawialnych. Także tak reasumuję dzisiejszy transport Junickiego. Drodzy Państwo, mam bardzo dobre wiadomości dla Was, bo transport nasz wychodzi w tej chwili mocno na rynki zewnętrzne, jest znany, ale chciałbym tu Państwu jeszcze przedstawić naszą obecną ofertę inwestycyjną, bo każdy z nas, albo wielu z nas, którzy są tu dzisiaj na spotkaniu, są inwestorami. My jako inwestorzy wspomagamy naszą technologię poprzez inwestowanie, drodzy Państwo, na zasadzie crowdfundingu, czyli takiego społecznościowego finansowania. Cały ten nasz projekt jest związany od roku 2015, czyli to wtedy mamy ten pierwszy etap tak zwanej inżynierii, natomiast sam projekt powstał w roku 1978, czyli ma już ponad 40 lat. Natomiast nasz projekt jak my jesteśmy w tej chwili rozwiązaniu, ma etapów 15, czyli ten etap wprowadzający pierwszy, do etapu 15, czyli to jest już kompletne zakończenie naszego projektu, czyli mamy certyfikowaną nasz transport, odebraną jedną dywidendę, opatentowane i certyfikowane wszystkie nasze pojazdy, trasy. I możemy wychodzić z naszym produktem na rynki zewnętrzne. Myślę tutaj o giełdach. Jesteśmy w tej chwili w 14 etapie, drugim podetapie. I na dzień dzisiejszy mamy takie możliwości inwestowania. Te inwestycje są dosyć ważne, bo jeżeli Państwo jesteście uczestnikami albo macie w przyszłości partnerów, którzy by się mogli jeszcze tutaj z nami na ten okręt załapać, to chciałbym powiedzieć, że jest to bardzo atrakcyjna oferta inwestycyjna, ponieważ my mamy tak zwane udziały tutaj w firmie, a w memorandum firmy jest zapisane, że jeden udział równa się 1 dolar. Więc drodzy Państwo, to jest prosty przykład. Inwestujemy jakąś część swoich dochodów i w niedalekiej przyszłości, bo to jest zaledwie kilka lat, drodzy Państwo, będziemy mogli się cieszyć naprawdę z poważnych zysków. Albo
Będziemy trzymać te nasze udziały, jak one nabiorą naprawdę dużej wartości, będziemy mogli je również sprzedać, odebrać z tego dywidendę, bo to jest bardzo ważne. Albo trzymać sobie te nasze udziały na jesień życia i być tak zwanym inwestorem, który będzie odbierał sobie dywidendę na jesieni życia i jak tak zwani zachodni przedstawiciele tego świata, drodzy Państwo, średniej klasy, żyć sobie naprawdę na godnym poziomie. Mamy kilka tygodni inwestycyjnych, oferty zarówno na raty, jak i za gotówkę z dyskontem. Dyskonto to jest ilość położonych centów na dolara. I to jest prosty przykład tutaj tego Inotransu. To jest taki pakiet dla takich dynamicznych udziałowców. To są możliwość trzykrotnego zainwestowania w ten pakiet i za każdym razem, jeżeli my go kupimy na poziomie 1000 dolarów każdy, to dyskonto nam wzrasta, czyli wzrasta nasz zysk. Oczywiście, jeżeli mamy możliwości, możemy takich pakietów kupić kilka, to nie stoi na przeszkodzie. Ważne, żebyśmy się załapali w danym etapie, pod etapie. Pakiety dla naszych dzieci, maluszek, student cieszą się dużym zainteresowaniem wśród rodziców, dziadków, jeżeli oni myślą o przyszłości swoich dzieci, a to będzie na studia albo na start życia. One się tylko charakteryzują tym, że jeżeli mamy tutaj niepełnoletnie dzieci, kupujemy taki pakiet na siebie, one w momencie uzyskania pełnoletności, oczywiście po przeprowadzeniu całej procedury tej prawnej, przechodzą z automatu na nasze dzieci. I teraz taka ciekawostka dla Państwa, proszę zobaczyć, najdroższy w tej chwili pakiet, jaki można sobie nabyć w naszej firmie, to jest pakiet premium za 150 tysięcy dolarów z dyskontem 54, czyli mamy tutaj aż 8 milionów 100 tysięcy udziałów. Tych pakietów takich dużych inwestycyjnych mamy kilka, za gotówkę od 25 do 150 tysięcy dolarów. Natomiast mamy również ofertę dla takich większych inwestorów, którzy mogą sobie takie pakiety nabyć na raty. W tej chwili jest to na 5 miesięcy, na 5 równych rat. Mamy od 5 tysięcy do 50 tysięcy. Tu dyskonto jest troszeczkę mniejsze, ale naprawdę to jest bardzo ciekawa oferta. No i te najbardziej popularne, od pakietu start za 250 dolarów do pakietu biznes za 2000 dolarów, gdzie tych udziałów jest nawet 60 tysięcy. Drodzy Państwo, dlaczego ja Wam mówię o tych pakietach? Bo chcę Wam powiedzieć, że jeżeli będziemy tutaj w tym projekcie, w tym programie, tym 1.15 i będziemy inwestorami, to niezależnie czy my kupimy za 100 tysięcy, czy za 250 dolarów, to będziemy mieć możliwość później inwestowania w projekty celowe, a to już jest zupełnie inny poziom, drodzy Państwo, bo wtedy budowy będą szybko. I te pieniądze, które będziemy inwestować, będą naprawdę zaledwie 2-3 lata zwracane, więc jest tu naprawdę o co się bić. Więc jeżeli macie takie możliwości, wspomagajcie firmę albo informujcie jeszcze znajomych, rodzinę lub jakieś osoby, które albo potencjalnych inwestorów, bo dla takich osób, które współpracują z nami, jest również pewna oferta. W marketingu się mówi tak, masz czas albo masz pieniądze, albo jedno i drugie. Ci, co mają pieniądze, z reguły zostają inwestorami pasywnymi. Ci, co mają troszeczkę mniejsze, aktywnymi, czyli szukają inwestorów dla firmy z pozyskanego zakupu, którą oni wtedy zrobią inwestycje w firmie, otrzymują 15% z pierwszej linii. Wchodzą wtedy te środki na tak zwane konto bonusowe. I z tego konta, ona ma troszeczkę tam wyższe dyskonto, możemy również sobie zakupić pakiet i stać się właścicielem większego portfela udziałów, albo dla tych, którzy nie mają tych środków, a mają czas, mogą pozyskiwać, zapraszamy chętnie. Oczywiście rejestracja do firmy jest bezpłatna, natomiast żeby zostać takim stuprocentowym udziałowcem, należy nabyć pakiet udziałów albo akcji. Jeżeli ktoś nie chce inwestować na raty, albo mu się, nie daj Boże, powinie noga, bo takie przypadki też są, mamy tak zwane konto akcyjne,
Na przykład pakiety, które były zakupowane na raty i w pewnym momencie przerwaliśmy z jakichś tam różnych przyczyn życiowych. Te pieniądze nie przepadają, wpadają na tak zwane konto akcyjne i później te środki można sobie też wykorzystać na zakup jednorazowy. Tyle oferty inwestycyjnej. Ona jest w tej chwili stała. Czekamy na jakąś ofertę z większym dyskontem, żebyśmy mogli to Państwu przedstawić. Myślę, że taka pojawi się dopiero w okolicach Ekofestiwalu, czyli dnia, w którym jest zorganizowane takie spotkanie dla wszystkich udziałowców, firmy na całym świecie. Być może w tym roku się okaże, że spotkamy się w Centrum Innowacyjnym w Szardzie albo w Marina Horce. No, sytuacja polityczna jest taka, a nie inna. My jesteśmy firmą apolityczną. Jeżeli będą takie możliwości, bo ta pandemia już w jakiś sposób jest ograniczona i będziemy mieli możliwości wyjazdu, no to firma zorganizuje nam, tak jak kilka lat temu, na wolnym powietrzu. Mamy kilka wiadomości dla Państwa. Tradycyjnie Aleksander Suchodojew, to jest członek zarządu. On jest odpowiedzialny za tworzenie tej nowej platformy takiej do szkolenia. I on miał swój webinar 13 kwietnia i takie główne wiadomości jego to były wiadomości i plany pierwszej ligi SWC, to jest właśnie ta platforma do szkolenia przyszłych takich pretorian, jak ja to nazywam, czyli osób, które będą naprawdę mocno współpracowały z firmą i szukały inwestorów i budowały swoje struktury. Później następnym elementem, który on przedstawiał, to była delegacja z Rwandy, była w Centrum Innowacyjnym w Szardzie, to była kolejna delegacja. Rwanda jest o tyle ciekawym krajem, drodzy Państwo, że ona należy do dziesiątki najbardziej rozwiniętych krajów afrykańskich, w którym na bardzo wysokim poziomie jest zarówno medycyna, jak i szkolnictwo. Także zainteresowanie naszą technologią jest tutaj wprost proporcjonalne. Prezentacja projektu w Kirgistanie. Ja Wam mówiłem, drodzy Państwo, 3 tygodnie temu, że jedna z ambasadorów Kirgistanu była w Centrum Innowacyjnym w Szarczy, ale była również też w Marina Horce, tam nawet osobiście oprowadzał Pani Nicki. No i wyszło z tego coś dobrego, no bo spowodowało to, że już ten wiadomości i takie sprawy, które mogą przyspieszyć albo wprowadzić ten projekt w Kirgistanie, oparły się o sprawy rządowe. Projekt e-paszportów to jest dosyć taka skomplikowana sprawa. Chciałbym, żebyście sobie Państwo doczytali w naszych biurach tych własnych, ponieważ tu chodzi o to, że te paszporty, które mamy na dzień dzisiejszy, takie papierowe, to one mają takie możliwości, że to można duże tam sprowadzić sprawy takie związane z bezpieczeństwem, czyli można je tam sfałszować, można je podrobić, natomiast tu ten paszport, który będzie nasz taki oparty o blockchain i będzie nam dawał duże takie możliwości bezpieczeństwa. No i odpowiedzi oczywiście na aktualne pytania, które są zawsze, kiedy będzie wypłata dywidendy, drodzy Państwo. I tutaj pan Suchodojew sprostował wiadomość pana Masłowa, bo ktoś tam źle to odczytał. Od razu to powiem też na początku, bo była taka propozycja, czy jest możliwość, aby osoby powyżej 75 roku życia miały taką też możliwość uzyskania jakichś tam zwrotów kosztu z tych pożyczek konwertowych. Więc taka sytuacja była tam na jednym z wystąpieniu pana Masłowa, że odczytali to uczestnicy, że w tym roku, jeżeli firma uzyska zysk, no to ta dywidenda będzie, ale symboliczna, więc pan Suchodojew to od razu wyprostował, że to jest błędne rozumowanie, dywidenda będzie oczywiście, ale drodzy Państwo, nie powiedziane, że to będzie w tym roku, więc mówię to od razu, żeby sobie tam nie robić jakichś tam złudnych nadziei. Dywidendy będą, ale najpierw musimy wypracować zysk. Czy przewidziano pojawienie się transportu stanowego w Chinach? To jest taka ciekawostka, drodzy Państwo.
dosyć taka miła, bo ten transport strunowy, to on się przejawiał, jakby to powiedzieć, w tych filmach science fiction już od dłuższego czasu, że tam transport jest wyprowadzony na drugi poziom. I między innymi pierwszym takim filmem, gdzie to było dosyć mocno pokazane, był taki film Wyspa. Nie wiem, czy Państwo sobie kojarzycie, to jest film, który opowiada o klonowaniu ludzi. No, taka dosyć nieprzyjemna sprawa, że może mieć swojego klona i wykorzystywać go później do różnych celów, między innymi do poprawy swojego zdrowia, do jakiejś tam reprodukcji naszych dzieci, etc. No i tam było właśnie pokazane między innymi transport na drugim poziomie. No ale to nie świadczy o tym, że drodzy Państwo, oni skopiowali tutaj z nas, ale to jest też taka informacja, że to nie jest jakaś nowość, jeżeli chodzi o takie filmy science fiction, czy naszą przyszłość, że transport portowy będzie na drugim poziomie. No i kolejna sprawa, która się jest bardzo ważna. Otóż, drodzy Państwo, i tu już wchodzimy w konkrety takie biznesowe, więc partnerem projektu Arabii Saudyjskiej została amerykańska firma Quadricas. Chodzi o to, że ta firma Quadricas to jest amerykański koncern świadczący usługi w zakresie budownictwa i transportu z wykorzystaniem lekkiego betonu i lekkiej stali. I obecnie większość tych projektów ich znajduje się w Arabii Saudyjskiej. I ta umowa powoduje, że ona jest wyłącznym, proszę Państwa, dystrybutorem, ta firma rozwijająca transport strunowy na Bliskim Wschodzie, czyli to będzie nasz główny podwykonawca. Czyli firma, która się znajduje, jest z Arabii Saudyjskiej, ale jednocześnie jest firmą, która jest z kapitałem amerykańskim. Więc bardzo dobra informacja. A tu przechodzimy teraz do petardy, drodzy Państwo. Pamiętacie, jak ja była wrzawa na całym świecie, że Hyperloop firmy Virgin będzie tą technologią, która pokona wszystkie technologie, drodzy Państwo, jakie w tej chwili na świecie wymyślili. Czyli to miało być w tej kapsule takiej próżniowej. Te pojazdy miały przewozić pasażerów z prędkością nawet do 1000 km na godzinę. I co się okazało? Że pan, zapomniałem nazwisko tego właściciela tej firmy, wycofał się z tego tematu. Już się o tym nie mówi, że się będzie woziło tam ludzi w tych pociągach, ponieważ jest takie niebezpieczeństwo, że gdyby w momencie, kiedy by się ta kapsuła rozszczelniła, no to tam w tej próżni, no to od razu mamy wszystkie wypadki, które kończą się śmiercią. I Financial Times poinformował, że Virgin Hyperloop zaniechał tego transportu osobowego. I co ciekawe, będzie być może alternatywa tylko dla przewozu towarowego. Natomiast ciekawostką jest, że kolejny deweloper, teraz proszę słuchać, alternatywnego transportu właśnie wdrożył segment pasażerski i ogłosił rozpoczęcie prac nad projektami komercyjnymi. I mówimy tu o Unicki Stretch Technologii. Proszę Państwa. A pamiętacie, ile to było tego hejtu, że jak już Virgin zrobi tego Hyperloopa, to ta nasza technologia upadnie? A tu się okazało wprost odwrotnie. Czyli nasza technologia okazała się lepsza, wydajniejsza. Mamy już ją certyfikowaną, mamy podpisane projekty komercyjne. Natomiast wrzawa wokół Hyperloopa w tej chwili okazała się niewypałem, więc nie będą inwestować w tą technologię ze względu na po prostu niedopracowanie tej technologii, duże koszty i przede wszystkim chodzi tutaj o bezpieczeństwo ludzi. Także to jest bardzo dobra informacja. Napisałem tu Państwu link do tego, możecie sobie to skopiować. Wpiszcie sobie, przeczytacie ten artykuł, ja go czytałem cały, naprawdę jest interesujący. Jest taka jakaś naprawdę taka satysfakcja w sercu, że pomimo takiego hejtu my jesteśmy tą firmą, która jest firmą wiodącą. Więc gratuluję wszystkim inwestorom, panu Inickiemu i wszystkim tym, którzy stoją murem za naszą technologię.
I kolejny z naszych członków zarządu, pan Masłow. Ja mówiłem, to jest pan odpowiedzialny za wdrażanie wszystkich tych informacji i tych prawnych dostosowań naszej technologii i naszej firmy do rynków lokalnych. I on jak zwykle też ma swój jeden, dwa webinary w miesiącu, tam też odpowiada na pytania między innymi inwestorów. No i teraz jakie między innymi były główne tezy jego wystąpienia, więc jak przebiegają prace nad projektami celowymi, kiedy można spodziewać się wypłaty dywidend, jak pracować z gabinetem osobistym, jak minęła podróż służbowa do Wietnamu i etc. No i tak jak powiem tylko na temat dwóch prac nad projektami celowymi, więc pan Masłow podkreślił, że mamy w tej chwili cztery. Tam się dopytywali między innymi inwestorzy, dlaczego o tym nie jest głośno, bo drodzy Państwo, no, o takich projektach się mówi cicho, to są projekty tajne. No, mamy informacje od głównego projektanta, zresztą cztery projekty wprowadzone. Jeszcze w tym roku dojdzie do kolejnych sześć, że będziemy mieć ich 10 i bądźmy po prostu cierpliwi. Wszelkie informacje z firmy wychodzą, to nie jest żadna tajemnica. Natomiast jeżeli chodzi o te dywidendy, to ja już to przed chwilą sprostowałem tutaj poprzez wypowiedź pana Sybirakowa, bo tutaj po prostu źle odczytali informacje ci państwo, którzy byli na jego webinarze. Natomiast jeżeli chodzi o gabinet osobisty, chodzi tutaj o te logowanie dwuskładnikowe, ten auto-ticketer, on jest przesunięty o kilka dni, ale drodzy Państwo, ci inwestorzy, którzy zamierzają wycofać środki albo przekazywać tam swoje środki wewnętrzne, to proszę to zrobić jak najszybciej, bo później takiej możliwości nie będzie, dopóki tego nie zrobicie. No i też była kilka słów na temat jego podróży do Wietnamu. Tam między innymi chodziło o to, że to też wrócę do wypowiedzi pana Suchodojewa, nie Sybirakowa, Suchodojewa, bo jak oni tworzą te lidy, to też będą tworzyli, na razie jest pod ten projekt rosyjskojęzyczny, natomiast już jest opracowanie dla wybranych krajów. I tutaj bardzo ważną sprawą, że tu jest też brane pod uwagę, będzie, drodzy Państwo, mentalność inwestorów danego rynku, bo my mamy zupełnie inną mentalność jak Rosjanie, albo jak Niemcy, czy tam w ogóle jak Wietnamczycy. I jeżeli chodzi teraz o, pan Masłow to mocno podkreślił o tych inwestorów z Wietnamu, to tam oni nawet nie patrzą, drodzy Państwo, tak mocno pod względem finansowym, co to, że ta technologia, jak będzie wprowadzana na terenie Wietnamu, to będzie przyszłości dla ich krajów, że będą mogli chronić swoje środowisko, że da im możliwość rozwinięcia i wprowadzenia jest taki już świat, który jest na takich wyższych poziomach technicznych. No, to dosyć ciekawe podejście, bo pieniądze są ważne, ale dla niektórych widać nie najważniejsze. No i tyle na dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Przepraszam Państwa za te kłopoty techniczne. Ja nie wiem, co się dzieje z tym Mirapolisem. Mam problemy już od blisko miesiąca czasu z tą aplikacją. Zgłaszałem to już kilka razy do naszego centrum technicznego. Robią, co robią. No, trudno. Ale my nie narzekajmy, tylko cieszmy się z tych informacji, które są, bo firma się rozwija. Widzicie Państwo, Hyperloop się wyłożył, więc teraz my jesteśmy najbardziej innowacyjną technologią, jeżeli chodzi o transport. Dziękuję serdecznie za uwagę. Następne spotkanie z Państwem będzie miał Mariusz Duczmański. Ja zaraz Państwu powiem kiedy. To będzie 3 maja. On wtedy poprowadzi program ten o duplikacji. Natomiast ja z Państwem się spotkam 12 maja, tradycyjnie w czwartek, również o godzinie 19. Mariusz również o godzinie 19. Natomiast najprawdopodobniej w tych okresach letnich my opóźnimy te nasze godziny na webinary, bo dzień jest długi, więc może 20, 21 dopiero zaczniemy, ale to dopiero po uzgodnieniu z Mariuszem Duczmańskim, naszą dyrektorą regionalną, panią Fujtak, przekażemy Państwu taką informację. Jeżeli chodzi
O informacje naszych webinarów to macie na naszych tych stronach na Skype'ie, również na platformie Gen4Me. Jest taka grupa zrobiona Skyward Community i tam macie wszelkie informacje dotyczące najbliższych działań Mariusza Duczmańskiego i Janusza Tomczaka. Dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej nocy. Pozdrawiam serdecznie. Pięknego tygodnia i oczywiście wspaniałej majówki Państwu życzę, bo przed nami kilka dni wolnego dla odpoczynku i nabrania dobrej energii. Do zobaczenia.